Spending time far away. Ten film to przestroga. Wybraliśmy się całą rodziną na wymarzony city break na słoneczną Maltę. Babcia, dzieci i ja z Moniką. Wszystko zapowiadało się cudownie, ale wpadliśmy w maltańską pułapkę. Udało nam się jakoś wybrnąć z opresji, ale zobaczcie film do końca, aby nie popełnić naszego fatalnego błędu. Malta może niemile zaskoczyć swoich gości. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszamy na śniadanko. No oczka ma. Witamy was z słonecznej Malty. Jesteśmy w St. Paul Bay. Tak, naprawdę. Nad samym morzem. Przyjechaliśmy wczoraj do Malty, na Maltę i byliśmy tak zmęczeni, że praktycznie nic nie byliśmy w stanie nagrać, ale dzisiaj już nagrywamy. Jesteśmy w składzie tutaj moja mama. Jak zwykle, doborowy. Alex, Gabrysia, skoncentrowana na koleżankach, no żona moja i ja, Piotr Maczyński. Jesteście na kanale z Londynu i bardzo dobrze, bo akurat wyjechaliśmy z Londynu. Dzisiaj wyjazdowy program na Malcie. Zobaczcie czołówkę, po czołówce, my zjemy śniadanie w tym czasie, a po czołówce pokażemy wam miejscówkę, bo dzisiaj chcielibyśmy wam powiedzieć na City Break o fajnym, tanim i naprawdę ładnie położonym miejscu na nocleg za naprawdę nieduże pieniądze. No dobra, to teraz czołóweczka, myjemy śniadanko i wracamy do konkretów. Hej. No, już jesteśmy po śniadanku, więc pokażemy wam mieszkanie. Zaczynamy od tarasu. Tu na tarasie siedzi mama i pije kawkę. Taras jest dość duży taki. Taki jest i ma bardzo ładny widok. Od razu jesteśmy zacienieni, bo światło nam nie świeci. Ja jestem. Ale tak, tam jest, patrzcie, tam daleko, daleko nie widać, tam jest Sycylia, ale jej nie widać, bo to 80 km. Na dole jest taki klub z basenem, a jak ktoś nie lubi basenów, to tam jest jeszcze morze. Stateczki sobie, tutaj jachty tutaj parkują. Tu jest taka zatoka Świętego Pawła. Bay, tak, no. St. Paul Bay. To jest, ale tu wszystko jest, tak jak Piotrek mi uświadomił, że tu wszystko jest nad morzem. No właśnie. Tak stwierdziłam, że jesteśmy w nadmorskim miasteczku, a on mówi, że tu wszystkie miasteczka są nadmorskie. Tak, bo Waneta też jest w sumie nadmorskie. Cała Malta jest mniej więcej wielkości, średniej wielkości albo dużego polskiego miasta typu Wrocław czy Kraków. Mniej więcej ma jakieś 600 tysięcy mieszkańców, ale powiem wam jeszcze jedno. Tu jest taniej niż w Walecie, tak zapłaciliśmy za dużo większy apartament, mniej niż w Walecie, gdzie na początku apartament mieszkaliśmy. Apartament jest super, zaraz wam pokażemy. Tak, cena wyniosła tyle, i no to jest na 5 osób, ale mogło być 6 osób, to są 3 pokoje. Oprócz tego mamy tutaj bez problemu. Głośno trochę mamy tutaj. Ale bez problemu mamy parking, bo parking jest tam. Stąd do Walety jedzie się jakieś, nie wiem, 20 minut. To nie jest daleko, więc jakby na londyńskie warunki mieszkamy w super. Jeśli chodzi o parkowanie, to rzeczywiście jest to prawda, że na żółtych lokalsi, a na białych przyjezdni wynajęte samochody. I o ile w Walecie parking jest był problemem, tak, o tyle w St. Paul's Bay nie jest okej, ale w Walecie jest okropnie. No dobra. Ale są parkingi całodobowe, za które się płaci 4 euro za cały dzień. No to też jest tanio. Ale jest ciasno. Jest ciasno. Dobra, to pokażemy wam teraz mieszkanie. To jest taki salon, tak? Salon oczywiście jest. Jest bardzo dużo powietrza, tak. Kuchnia jest dość dobrze wyposażona. Nie ma zmywarki, chociaż są tabletki do zmywarki, albo gdzieś jest tak schowana, że nie potrafimy jej znaleźć. Nie ma, bo ja już sprawdzałam nawet listę rzeczy, za które byśmy mogli być odpowiedzialni, jak zniszczymy, i nie ma w menu zmywarki. Dobra, w każdym razie jest płyta, jest mikrofalówka. No, jest lodówka najważniejsza. Tak. Ale jest najważniejsze jest to, że jest to nowe. Tak. Tu jest to nowe mieszkanie i jest zadbane bardzo, tak. Jest czyste. Jest taki open plan, duży stół, gdzie jest 6 krzeseł, także dla nikogo nie zabrakuje. Jest jakiś telewizor, którego jeszcze nie zdążyliśmy odpalić, ale to nie przyjechaliśmy tutaj oglądać telewizji. Tu jest wejście główne, tak. Jesteśmy na 4. piętrze, wjeżdża się windą, jest jedno mieszkanie na piętrze. Tak.
Jak ktoś nie lubi windy, to są schody, ale jest winda, winda też jakby wygląda tak dosyć stabilnie. A dostaliśmy się, tu jest tam. A dostaliśmy się tutaj oczywiście, jak to przez Airbnb, to jest albo COVID, znaczy przez... Booking. Tak, przez Booking to było. Tak. Ale klucz był w tym, w K-boxie takim tak. Na szyfr, więc bez tak. problemu. Dobra, to zacznijmy od sypialni dzieci. A jest tak jak w sypialniach dzieci, czyli nie jest super, a oczywiście nie jest... Ale są dwa oddzielne łóżka, tak. Jest balkonik, z każdej sypialni jest balkonik. Tak, także jak ktoś i lusterko. Ma chorobę morską, to przez balkon. I szafa, i wiatr. I szafa, tak. No i lusterko, patrzcie, tu jestem, Dobra. I tu jest główna łazienka. Zamknięta. Kto tam jest? Gabrysia, a dobra. Mama, możemy wejść do twojej sypialni? Dobra, to mama pozwoliła, wchodzimy do sypialni mojej mamy. No, to jest dwuosobowa, ale mama śpi sama. No, ona ma tu ustawione 21. Jest air condition, także temperaturę można sobie ustawić. Oczywiście jest wyjście na balkonik. A, to jest balkon, z naszą sypialnią jest połączony tak. balkon. I można... przez balkon wejdziemy do naszej. Otwarte jest? No. Nie, to ja pójdę otworzyć. Monika zaraz wróci. Także z drugiej strony oczywiście nie mamy widoku na morze, tylko na budujące się inne hotele i to może być pewien problem, bo jak wszystko jest pootwierane, to słychać w godzinach pracy roboty takie wykończeniowe w drugich tych. A Monika nie może tworzyć. Wiesz co, ja wrócę. Nie obczailiśmy jeszcze kluczyka, także... Dobra, wracamy przez sypialnię mamy do naszej sypialni. Nasza jest trochę lepsza. Bo mamy łazienkę, ale wiesz, otwieraliśmy to wczoraj. Może tak? Kluczyk, aha. No dobra, w każdym razie sypialnia jest taka jak tu sypialnia, nic specjalnego, no łóżko. No jest z małą łazienką. Nie będę wam mówił, co tam się działo. Gdzie działo? To jest łazienka z prysznicem. Dwie łazienki mają chyba prysznicę, także... no oczywiście też mamy aircon tutaj, który też działa, a jak ktoś nie lubi airconu, to... No w każdym razie jest to trochę pokręcone, ale wszystko działa i to jest fajne. Nie, bo światło mam. Szafy takie rozsuwane, także to jest okej. Okay. No jest jeszcze jedna łazienka, w której jest Gabrysia! Cały świat na YouTubie czeka, aż wyjdzie z łazienki. Będziemy mogli pokazać. No ma 15 lat. Ma 15 lat, to poczekajcie jeszcze chwilę. Ja w okularach mogę przecież słoneczko. Wyrzuciliśmy dziecko z łazienki. To pokażemy wam tą główną łazienkę. Ona jest trochę większa, bo te dwa pokoje i... O. Łazienka jak łazienka, także... A wszystko jest, wszystko działa. Po łazience jest okno. O. Ale to jest okno do jakiegoś tam, szybu technicznego, także... Ale to jest o tyle fajne, że pewno jak się gorącą kąpiel weźmie... Oczywiście jest pralka, także to też jest fajne. Jest ciepła woda bez problemu, czyli mieszkanie jest ładne, w świetnym punkcie. Jak już mówiłem, niezbyt drogie, także polecamy. Wszystko, co złe, dopadło nas dopiero trzeciego dnia rano. Mieszkanie wynajmowaliśmy za pośrednictwem internetowego serwisu Booking.com. Zupełnie bez kontaktu z najemcą otworzyliśmy przed drzwiami wejściowymi skrytkę z kluczem do mieszkania i byliśmy już w środku. Przez pierwsze dwie noce wszystko było super. Trzeciego dnia rano wstałem pierwszy i postanowiłem zaparzyć Monice i mojej mamie kawę do łóżka. Była godzina 9 rano. Niestety... W całym mieszkaniu nie było prądu. Pomyślałem, że to tylko bezpieczniki. Na ścianie w salonie była tablica z automatycznymi korkami. Sprawdziłem, ale niestety wszystkie bezpieczniki były w porządku. Postanowiłem poprosić o pomoc Booking.com. Szybko dostałem odpowiedź, że przekazali wiadomość do gospodarza obiektu. Po chwili przyszła także odpowiedź od właściciela mieszkania, ale to na pewno bezpieczniki napisał. Odpisałem, że to nie bezpieczniki, na co dostałem informację, że jutro do godziny 11 mam się wyprowadzić. Odpisałem, że jutro, tak, ale co z prądem do jutra? Otrzymałem odpowiedź, że na pewno źle podłączyłem coś do kontaktu i korki wybiło, że to nie jest wielki problem. Trochę zirytowany odpisałem, że już pisałem, że korki są ok. Wtedy gospodarz napisał, żebym wyszedł z mieszkania i poszukał na korytarzu bezpieczników całego budynku i to naprawił. Oczywiście odmówiłem.
Wtedy otrzymałem informację, że to prosta naprawa i żebym nie robił problemu. Problem był, bo poza tym, że nie mogłem zaparzyć kawy, nie mogliśmy także skorzystać z ciepłej wody, naładować telefonu, no i przestała działać klimatyzacja. Skróciliśmy nasz pobyt w tym apartamencie i ostatnią noc zamieszkaliśmy w hotelu, gdzie był prąd w gniazdkach i ciepła woda. Zdecydowanie nie polecę Sea View Apartments w St. Paul's Bay. No chyba, że jesteś z zawodu elektrykiem i chcesz pracować za darmo w wakacje przy naprawianiu instalacji mieszkania, które wynajmujesz.